Nie mogę nie być zadowolony, bo przede wszystkim gdzieś tam doczłapałem, doczołgałem się wreszcie do tej kadry, gdzie zawsze o tym marzyłem. W tym roku wszedłem. U trenera Heinena nie ma tak, że się po prostu jeździ na wycieczki i się nie gra. To jest fajne, że każdy zawodnik dostaje szansę. Ja tą szansę dostałem, zagrałem w kilku spotkaniach. Wydaje mi się, że pokazałem się dobrze. Trener też był całkiem zadowolony. Skończyłem to medalem w Chicago z całym zespołem, z kapitalnym zespołem, bo grupa ludzi, która się tam zebrała, stworzyła wspaniały kolektyw. Także z tego lata, z tych wakacji, których de facto nie było, mogę być zadowolony, bo udało się zrobić coś fantastycznego z zespołem narodowym. Wielu z nas miało tydzień czy dwa tygodnie wolnego przed tym turniejem. Nie mieliśmy żadnych wspólnych treningów. Wiadomo, każdy z nas chciał się jak najlepiej pokazać. Jak wychodzimy na boisko, to każdy chce sprzedać jak najlepiej swoje umiejętności, a my no nie do końca byliśmy optymalnie przygotowani, tak jak wypada być przygotowanym do tak wielkich turniejów, do tak ważnego grania. A wyszło jak wyszło. Myślę, że każdy z nas zostawił na boisku nie 100% tego, co miał, ale 200%, bo każdy przede wszystkim wolą walki, ambicją, takim zaangażowaniem, determinacją to pokazał wszystkie pokłady, a siatkarsko też każdy dawał swojego maksa na dany moment, takiego maksa, jakiego mógł dać w tym momencie. Były lepsze momenty, były gorsze momenty każdego indywidualnie i całego zespołu, ale ogólnie wydaje mi się, że tym serduchem pozostawiliśmy po sobie niesamowite wrażenie i to było najważniejsze. Tym się zapisaliśmy gdzieś tam w sercach kibiców, bo wydaje mi się, że rozdźwięk tego naszego tego sukcesu, tych naszych meczów w Chicago był niesamowity i to się da odczuć do dziś dzień, gdzie cały czas gdzieś tam ktoś mi gratuluje, cały czas z kimś się słyszę, cały czas ktoś wspomina te mecze, że po nocach się nie spało w Polsce, to jest niesamowite. Jest to bardzo ciekawe, bo tak jak się gdzieś tam śmialiśmy, że niektórzy to mówią, że bez siłowni się nie da grać, bez treningów się nie da grać i tak dalej, i tak dalej. Wielu z nas, 26 zawodników, pokazało, że nawet mając pomiędzy meczami, pomiędzy weekendami Ligi Narodów tydzień, dwa tygodnie wolnego, starając się w jakikolwiek sposób przygotować do tego grania, sprzedawało swoje umiejętności naprawdę w znakomity sposób. I to jest pierwsza rzecz, która, że tak powiem, wyszła. Myślę, że Vital Heinen stawia na taki kolektyw, na budowanie tej atmosfery zespołu, na pokazanie każdemu zawodnikowi, że jest dla niego naprawdę ważne, że wszyscy mają wpływ na końcowy wynik. Może nie trenowaliśmy w jakimś zawrotnym, że tak powiem, tempie, robiliśmy tylko te rzeczy, które się dało zrobić na dwa dni, na jeden dzień przed meczem, gdzieś tam po przelocie do Chin czy do Iranu. Dlatego tego czasu nie było dużo, aczkolwiek trener Heinen, wydaje mi się, że i tak na każdego zawodnika potrafił wywrzeć ogromny, ogromny wpływ tym swoim zachowaniem. Wydaje mi się czasem taką grą, takimi swoimi niekonwencjonalnymi zachowaniami potrafił naprawdę gdzieś tam do każdego dotrzeć, każdemu, że tak powiem, pokazać właściwą drogę. Czasem to były cięższe chwile, czasem było więcej uśmiechu. Jak to z trenerem Heinenem, nigdy nie wiadomo, co się za chwilę wydarzy. W tym sezonie jest tyle grania reprezentacyjnego, że jest na to bardzo duża szansa. Trener Heinen, myślę, że żegnając się z każdym, powiedział mu, że ma czekać na informację, że jest szansa na wyjazd, czy to na Mistrzostwa Europy, czy na Puchar Świata. Puchar Świata, który w tym sezonie tak naprawdę nic nie daje konkretnego, tylko punkty do rankingu. Wiadomo, one później się liczą, ale podejrzewam, że też termin jego rozgrywania jest ogromnym minusem, bo rozpoczyna się bodajże dwa dni po zakończeniu Mistrzostw Europy, a myślę, że my jako drużyna narodowa będziemy celować w grę w finale, także samo logistyczne przedostanie się z Europy do Japonii to już jest pierwszy problem. Także ja liczę na to, że jeszcze w reprezentacji się pojawię. Myślę, że wielu moich kolegów, którzy grali w Chicago, a teraz nie dostali szansy na wyjazdu na turniej kwalifikacyjny do Igrzysk, również na to liczy. A zobaczymy, czas pokaże, czy dostaniemy szansę, czy jeszcze będziemy mogli pójść za ciosem i zdobyć może jakiś lepszy medal niż ten w Chicago. Nie będę ukrywał, że byłem pod wrażeniem tego, w jakich warunkach podróżowaliśmy, w jakich warunkach, że tak powiem, żyliśmy. Polski Związek stanął naprawdę na wysokości zadania, czy przelot do Chin.
fundowany przez, chyba przez związek, to klasa biznes, to tak naprawdę jakbym sobie w łóżku przez 10 godzin leżał w samolocie, także tutaj to nie był żaden problem, szczególnie dla mnie, dla małego, młodego zawodnika, to nie było żadne, to nic mi nie doskwierało, także pod tym względem było super. Na pewno było troszkę więcej presji niż przy grze w klubie, bo jednak to reprezentacja, jednak patrzy cały kraj, jednak człowiek chce się pokazać nie tylko na swoim podwórku, ale przed całym światem, także to było coś nowego dla mnie, dlatego głowa musiała pracować trochę inaczej niż w tych meczach chociażby ligowych, ale ogólnie tak patrząc z perspektywy całego tego sezonu reprezentacyjnego, który jest za mną, to wydaje mi się, że zmęczenia jako takiego nie ma, bo jak się wygrywa mecze, jak się odnosi sukcesy, to tylko napędza do cięższej pracy, do dalszej pracy i ja najchętniej już dzisiaj bym odebrał telefon od trenera, czy klubowego, czy reprezentacyjnego i przebrał się, założył buty na kolaniki i wyszedł na halę. Ja osobiście nie czułem się jakoś bardzo, bardzo zagrożony. Wiadomo, była to sytuacja niecodzienna, bo trasa, którą codziennie na trening na hale pokonywaliśmy w 15 minut, tutaj zajęła nam 2 godziny, no po prostu tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi wokół naszego autokaru, auta poparkowane na trzypasmowej drodze, no to było coś niesamowitego. Podobno 200 tysięcy chętnych na wejście na halę na mecz, to jak kibice tam żyją tym sportem i tymi wydarzeniami, to jest nieprawdopodobne. Raz wyszliśmy do sklepu z chłopakami, dosłownie z 500 metrów, kilometr, 10 minut spaceru, a zatrzymywały się po prostu auta z ulicy, zatrzymywały się auta, światło awaryjne, żeby wyjść sobie zdjęcie z nami zrobić. Wszyscy się wysypywali nagle z samochodów. No to było coś niesamowitego, jaka to jest ranga tego wydarzenia, które tam miało miejsce. Dlatego no, nie byłem w ogóle zdziwiony, że taka sytuacja miała miejsce. Aczkolwiek no, jedyne, co było niefajne, to, że po prostu Irańczycy zachowali się nie fair, bo gdzie nam ta droga zajęła 2 godziny, oni pojechali jakoś inaczej, przedobyli się z hali do hotelu, my przyjechaliśmy, oni już uśmiechnięci po kolacji, już się rozchodzą do pokojów, a my tak, no co się stało, przecież wyjechali za nami z hali. No, to był jedyny taki minus ze strony organizatorów, no ale takie jest życie, każdy jakoś stara się sobie ułatwić, pomóc. Mieli też do tego, może nie prawo, ale tak po prostu zrobili. Mamy bardzo dużą szansę, bo mamy naprawdę kapitalny zespół. Nawet wczoraj oglądając chociażby mecz z Serbami podczas Memoriału Wagnera, mówię, kurczę, z jakim my spokojem gramy i z jakim spokojem tak naprawdę wygrywamy z tymi Serbami. Przegraliśmy jednego seta, tak właściwie nie wiem, jak to się stało, bo cały czas miałem wrażenie, że jesteśmy gdzieś tam daleko z przodu i ci Serbowie za bardzo nie mają w ogóle do nas żadnego podejścia. Dobrze się patrzy na tą reprezentację, uważam, że jest tam wielu bardzo doświadczonych zawodników, których bije pewność siebie. Teraz jeszcze doszedł Wilfredo Leon do tej kadry, który na pewno też będzie dawał dużo, dużo spokoju na boisku. Myślę, że jesteśmy na jak najlepszej drodze. Zawsze gram o mistrzostwo, ale ekscytacja tak jak była dotychczas, tak i tak będzie znowu w tym roku, bo znowu trochę nowych twarzy, trochę nowych zawodników. Wracamy z pewnym niedosytem z zeszłego sezonu, także znowu będzie coś trzeba udowodnić. Przede wszystkim samemu sobie, zespołowi, że tak powiem kibicom, że Jastrzębski Węgiel jest teraz na tej krzywej wznoszącej, że będziemy walczyć o mistrzostwo, bo w zeszłym roku byliśmy naprawdę blisko gry w finale. Może by coś się wtedy więcej urodziło, a tak zostaliśmy z brązem, gdzie będąc w tym klubie przez 7 poprzednich sezonów cały czas tylko te brązowe medale i nic innego koloru nie uświadczyłem. Tak mam nadzieję, że w tym roku uda się pograć o coś więcej, bo myślę, że mamy ku temu potencjał, mamy doświadczony zespół, mamy też wchodzą też młodzi zawodnicy, tacy jak nie wiem, Tomek Fornal na przykład, który na pewno coś wniesie do tego zespołu, na pewno będzie wzmocnieniem. Wystąpimy również w Lidze Mistrzów, co zawsze jest dodatkowym wyzwaniem, dodatkową, że tak powiem, nobilitacją, bo można się pokazać w Europie, można się pokazać przed szerszą publicznością, także z uśmiechem na ustach, z ogromną energią przystąpię na pewno do tych przygotowań. Coraz gdzieś tam starszym, coraz lepiej czuję gdzieś tam swoje ciało, czuję swoje potrzeby i na ten moment
biorąc pod uwagę ten poprzedni sezon, się czuję naprawdę super. W tym poprzednim sezonie byłem bardzo dobrze przygotowany. To też mega zasługa Nikoli, który z nami współpracował, teraz odszedł. Uważam, że pod tym względem fizycznym niczego mi nie będzie brakowało. Zobaczymy, jak to będzie z tym przygotowaniem mentalnym, bo wiadomo, że czasem ciężko jest, że tak powiem, przerzucić się z takiego wielkiego grania, jak na przykład mecz z Brazylią o brązowy medal w Lidze Narodów na takie, że tak powiem, codzienne granie ligowe. Aczkolwiek ja jeszcze nie doświadczyłem aż tak wielu tych dużych spotkań, żeby to był jakiś dla mnie szczególny problem, ale mam nadzieję, że jako grupa, bo mamy bardzo wielu reprezentantów, będziemy potrafili od pierwszego spotkania ligowego wyjść na maksa i pokazywać swoją siatkówkę, bo wiemy, że ma to później duże znaczenie gdzieś tam w kontekście playoffów i tak dalej, i tak dalej. A jako że w tym roku mamy bardzo dużo reprezentantów z wielu różnych krajów, którzy najprawdopodobniej będą grali czy w Pucharze Świata, czy w Mistrzostwach Europy, to takie zgranie i tak jak mówię, to zmęczenie na początku sezonu będzie grało dużą rolę.